Szanowni Państwo, w tym odcinku powiemy Państwu, co zrobić, gdy nasz konkurent albo w ogóle inny podmiot zaczyna używać znaku identycznego lub znaku podobnego do znaku zarejestrowanego na naszą rzecz. Czyli co możemy zrobić, kiedy ktoś narusza nasze prawa. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że zarówno w polskim systemie prawnym, jak i we wszystkich państwach Unii Europejskiej, jak i w większości państw na świecie poza Unią Europejską, ciężar ochrony zarejestrowanego znaku spoczywa na uprawnionym. Co to oznacza? Że to my, jako uprawniony do znaku towarowego, musimy monitorować, co się dzieje na rynku, czy przypadkiem ktoś inny nie wchodzi na rynek z produktami albo z usługami oznaczonymi naszym znakiem towarowym, bo żaden urząd patentowy takich faktów nie monitoruje i nie ściga naruszeń. To leży w gestii uprawnionego do znaku towarowego. Druga kwestia, druga rzecz, która wynika z tego pierwszego faktu, o którym wspomniałam, jest taka, że to uprawniony podejmuje decyzję, czy i z jakich środków prawnych chce w przypadku takiego naruszenia skorzystać. Zanim powiemy właśnie o tym, jakie środki ma uprawniony ze znaku towarowego w przypadku, gdy jego prawo zostanie naruszone, no trzeba powiedzieć o tym, co to jest naruszenie, kiedy ma miejsce naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, a może jeszcze wcześniej, z czego tak naprawdę to prawo do ścigania naruszeń wynika. Otóż, tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, poprzez uzyskanie prawa ochronnego, prawa z rejestracji znaku towarowego, które to prawo jest przyznawane przez Urząd Patentowy, nabywa się prawo wyłącznego używania zarejestrowanego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium tym, na którym ten znak został zarejestrowany. Co to oznacza? Proszę Państwa, poprzez rejestrację znaku dostaje się, mówiąc w dużym uproszczeniu, monopol na używanie danego oznaczenia dla określonych towarów i usług, które obejmuje ta rejestracja. I teraz, jeżeli ten monopol zostaje naruszony przez kogoś innego, przez inny podmiot, właśnie mamy do czynienia z naruszeniem praw do znaku towarowego. Tylko zarówno w polskim systemie prawnym, jak i w systemach wszystkich państw europejskich, naruszenie ustawodawstwa wszystkich państw europejskich praktycznie jest spójne co do tego, kiedy ma miejsce naruszenie prawa do znaku towarowego. To naruszenie, z naruszeniem będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy ktoś inny używa znaku identycznego dla identycznych towarów albo używa znaku identycznego dla podobnych towarów, podobnego znaku dla identycznych towarów, które obejmuje rejestracja, lub też podobnego znaku dla towarów podobnych. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym fakcie, że oprócz identyczności lub podobieństwa znaków i towarowych, to używanie przez inny podmiot takiego znaku identycznego lub podobnego musi być bezprawne. Co to znaczy bezprawne? Ano bez zgody uprawnionego ze znaku. Czyli jeżeli przykładowo udzielimy komuś licencji na używanie znaku towarowego, no trudno mówić, że mimo tego, że on nie jest właścicielem prawa ochronnego na znak towarowy, to trudno powiedzieć, że taki podmiot używa znaku bezprawnie. Tak, i tutaj później jeszcze o tym powiemy a propos licencji. Natomiast należy wspomnieć i zwrócić uwagę na to, aby umowa licencyjna była zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, aby nikt nie mógł nam właśnie zarzucić bezprawnego używania, pomimo że my będziemy sądzić, iż używamy na podstawie licencji na
należy zawrzeć umowę w formie pisemnej tutaj. Podobieństwo znaków i towarów musi, żeby można było mówić o naruszeniu prawa do znaku towarowego, to podobieństwo znaków i towarów musi, czy ich właśnie to podobieństwo musi być takie, że rodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. I tutaj, proszę Państwa, orzecznictwo sądowe daje nam mnóstwo dyrektyw, mnóstwo wytycznych w zakresie dotyczących tego, jak należy to podobieństwo oceniać i kiedy mamy do czynienia z ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd. Wspominaliśmy o tym we wcześniejszych odcinkach. Teraz tylko chciałabym wskazać na to, że oceny podobieństwa znaków należy dokonywać na wszystkich płaszczyznach znaków, czyli na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, ponieważ to porównanie znaków musi być całościowe. Natomiast oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd dokonuje się z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, którego wzorzec został wypracowany w orzecznictwie sądowym i jest to osoba należycie poinformowana, uważna, ostrożna i rozsądnie krytyczna. Najważniejsze z punktu widzenia Państwa jako przedsiębiorców, no jest świadomość tego, co w danym systemie albo czego w danym systemie prawnym można żądać, jeśli nasz znak towarowy zostanie naruszony. I znowu, posiłkując się systemem prawnym obowiązującym w Polsce, jeżeli w Polsce ktoś naruszy na terytorium Polski, naruszy nasz znak towarowy, który mamy na tym terytorium zarejestrowany, to wówczas możemy przede wszystkim żądać zaniechania naruszenia, możemy żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, no, ale możemy również żądać odszkodowania. Bardzo istotnym z punktu widzenia praw do znaków towarowych i naruszenia tych praw jest roszczenie o podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia. Co to oznacza, proszę Państwa? Bardzo często, ponieważ na skutek używania przez takiego nieuczciwego konkurenta naszego znaku towarowego, jeśli takie używanie ma miejsce w odniesieniu do towarów zdecydowanie gorszej jakości, to na rynku zaistnieje sytuacja, że nasz znak towarowy jest mylony właśnie z takim gorszym znakiem towarowym. W związku z tym takie naruszenie wpływa w bezpośredni sposób na to, jak nasze towary są przez konsumentów postrzegane. I właśnie takim środkiem, który ma poinformować odbiorców i opinię publiczną o tym, że tak naprawdę ten konkurent po pierwsze używał danego oznaczenia bezprawnie, po drugie jeszcze używał tego oznaczenia naruszając nasze prawa, jest właśnie to roszczenie, o którym wcześniej wspomniałam, to znaczy roszczenie, które polega na publikacji właśnie czy to w prasie, czy w telewizji całości lub części orzeczenia. Także z pewnością warto o takim roszczeniu pamiętać. To roszczenie w bardzo wielu systemach prawnych przysługuje w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego. Natomiast zdecydowanie najczęściej wykorzystywane przez uprawnionych ze znaków jest to pierwsze roszczenie, to jest roszczenie o zaniechanie naruszania. Też jest z oczywistych względów to roszczenie i to żądanie jest najbardziej pożądane, no bo właśnie chodzi o jak najszybsze zablokowanie nieuczciwego używania naszego znaku przez osobę nieuprawnioną. Mówiąc i myśląc o naruszeniu praw do znaków towarowych, trzeba również pamiętać i mieć świadomość istnienia takiej instytucji, takiego środka prawnego, jakim jest zabezpieczenie roszczeń. Co to, proszę Państwa, jest i co oznacza? Otóż wiemy
wszyscy z doświadczenia, z innych też spraw, ale też z obszaru właśnie własności intelektualnej, że często procesy dotyczące naruszenia praw ze znaków towarowych trwają wiele lat. W związku z tym od momentu, kiedy rozpoczniemy postępowanie sądowe, do momentu, kiedy uzyskamy wyrok zakazujący naruszania, może upłynąć wiele lat, a na rynku mogą się przez ten czas na skutek tego nieuczciwego używania znaku towarowego zadziać tak nieodwracalne skutki, że tak naprawdę ten wyrok uzyskany po kilku latach będzie dla nas, dla naszej firmy bez znaczenia, dlatego że konkurent po prostu nas wyeliminuje z rynku. I dlatego warto skorzystać w takiej sytuacji właśnie z zabezpieczenia roszczeń. Jest to środek, który nam pozwala na uzyskanie tymczasowego orzeczenia, w którym to orzeczeniu sąd jeszcze przed rozpatrzeniem właściwym sprawy zakazuje naszemu konkurentowi używania znaku towarowego, który do nas należy. Warunkiem w polskim systemie prawnym uzyskania takiego zabezpieczenia roszczeń jest uprawdopodobnienie roszczenia i wykazanie tak zwanego interesu prawnego. Uprawdopodobnienie roszczenia to mniej niż jego udowodnienie, natomiast wykazanie interesu prawnego polega na tym, że musimy wykazać, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia albo w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Właśnie to ten interes prawny w przypadku praw ze znaków towarowych bardzo często możemy wykazać, ponieważ to, o czym wcześniej wspomniałam, te skutki na skutek nieuczciwego używania znaku towarowego mogą być tak dotkliwe, że wartość i tak naprawdę renoma naszego znaku, czy w ogóle rozpoznawalność naszego znaku praktycznie zaniknie na skutek działań naszego konkurenta. Jeszcze jedna okoliczność jest istotna, na którą trzeba zwrócić uwagę, chcąc tak całościowo ująć kwestię naruszenia praw ze znaków towarowych. Otóż uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli sam tego znaku nie używał. To jest przepis, który po prostu daje ochronę tylko tym znakom, które są rzeczywiście używane. Oczywiście jest tak, że ustawodawca daje uprawnionemu ze znaków towarowych pewien margines czasowy. Ten margines czasowy wcale nie jest taki mały. Mianowicie mamy 5 lat na to, żeby podjąć używanie znaku od dnia rejestracji. Jeśli natomiast po upływie tych 5 lat nie rozpoczniemy używania, to po pierwsze musimy się liczyć z takim skutkiem, że uczestnik rynku może nam ten znak wygasić, ale po drugie skutkiem jest to, że w takiej sytuacji, jeżeli wystąpimy z roszczeniem do sądu z tytułu naruszenia naszych praw do znaku towarowego, przeciwnik może podnieść zarzut nieużywania znaku towarowego i wtedy będziemy musieli się liczyć z wyrokiem oddalającym nasze powództwo. Warto wiedzieć o tym, że to używanie znaku towarowego musi być rzeczywiste. I znowu w orzecznictwie, w doktrynie wypracowano szereg wskazówek, co to znaczy, które mówią nam, co to znaczy rzeczywiste używanie znaku towarowego. Z punktu widzenia
eksporterów warto zwrócić uwagę na jedną okoliczność. Mianowicie nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. O tej przesłance należy pamiętać. I jeszcze jedno zdanie, proszę Państwa, odnośnie sądu, do jakiego należy kierować nasze roszczenia, ewentualne żądania. W przypadku naruszenia praw z rejestracji, które mamy, które dostaliśmy w systemach krajowych, czyli przykładowo, jeżeli mamy prawo ochronne przyznane przez niemiecki urząd patentowy w systemie krajowym, czyli mamy monopol na terytorium Niemiec. Jeżeli na terytorium Niemiec właśnie ktoś inny zacznie używać znaku identycznego lub podobnego, no to sądem właściwym będzie odpowiedni sąd niemiecki. Natomiast inna sytuacja ma miejsce w przypadku znaków wspólnotowych, ponieważ takie znaki dają nam ochronę na terytorium całej Unii. Wówczas można się zastanawiać, gdzie tak naprawdę i do jakiego sądu powinniśmy iść. Jeżeli jesteśmy uprawnionym do takiego wspólnotowego znaku towarowego, to tutaj rozporządzenie dotyczące wspólnotowych znaków towarowych, które szczegółowo reguluje tę kwestię, odsyła nas w przypadku naruszenia do specjalnych sądów wspólnotowych. Czyli wracając do naszego przykładu, jeżeli mamy znak wspólnotowy i naruszenie będzie miało miejsce przykładowo na terytorium Niemiec, to pójdziemy do sądu niemieckiego, ale do odpowiedniego wydziału tego sądu, a mianowicie tego wydziału, który zajmuje się znakami wspólnotowymi i został utworzony właśnie w oparciu o wcześniej wspomniane przeze mnie rozporządzenie. W Polsce również mamy utworzony taki sąd, jest to Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych i to jest sąd w 22 Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Dziękujemy za uwagę.